ofercie marki Neo Tools znajduje się narzędziowy zestaw 01559, przeznaczony do wykonywania złącz MC4 stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych. Tworzą go obcinak do kabli 01513, ściągacz izolacji 01557, zaciskarka do złącz MC4 01555 i dwa klucze 01558. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej, obcinak Neo 01513 przeznaczony jest do cięcia okrągłych kabli miedzianych oraz aluminiowych o średnicy do 10 mm. Ma hartowane szczęki i dwukomponentową ergonomiczną rękojeść. Jego długość to 160 mm. Ściągacz izolacji Neo 01557 przeznaczony jest głównie do odizolowania przewodów fotowoltaicznych oraz okrągłych o przekrojach od 0,25 do 6 mm2. Ma funkcję regulowania długości zdejmowanej izolacji i wyposażony jest w sprężynę odbijającą, odciążającą dłoń oraz ułatwiającą pracę. Szczypce Neo 01555 mają precyzyjny mechanizm zapadkowy, wydłużone rękojeści i wymienny, regulowany uchwyt szpilek. Pozwalają aplikować dłonią dużą siłę zacisku szczęk i zapewniają wysoką trwałość złącza. Przeznaczone są do zaciskania konektorów MC4 na przewodach o przekrojach 2,5, 4 i 6 mm2, jak też złącz prostych i kątowych typu BNC, F, IEC i RCA. Klucze plastikowe Neo 01558 mają specjalne wyprofilowane szczęki i otwór do chwytania złącz MC4 lub MC3. Przeznaczone są do ich montażu na przewodach. Narzędziami z zestawu wykonamy złącze MC4 składające się ze złączek żeńskiej i męskiej oraz aluminiowych konektorów 4 i 5,2 mm. Najpierw obcinakiem Neo 01513 docinamy na wymiar dwa przewody o przekroju 6 mm2 stosowane w fotowoltaice. Następnie usuwamy z nich izolację na odcinku od 5 do 7 mm używając ściągacza Neo 01557. Teraz możemy na końcówkach obu przewodów zamocować aluminiowe styki złącza MC4. W tym celu posługujemy się szczypcami do zaciskania konektorów Neo 01555. Po zamontowaniu styków na przewodach montujemy żeńską i męską część złącza MC4, posługując się plastikowymi kluczami Neo 01558, które można też kupić osobno. Następnie, korzystając z wykonanych złącz MC4, przewody podłączamy do montowanych na dachu paneli fotowoltaicznych. Naszym zdaniem narzędziami z zestawu Neo 01559 szybko i sprawnie zamocujemy złącza MC4 na przewodach, co pozwoli nam prawidłowo i w sposób efektywny wykonać montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach czy stojakach naziemnych.